Sylwia. Kolejna część naszych zmagań w Carmechanic w Robloxie. Tak, kolejna część. Mam nadzieję, część. Że się tym podoba. Subskrybujcie kanały nasze. I co? I musimy wybrać auto. Czy takiego pick-upa chcę mieć? Czy takie BMW? No ja raczej biorę A86, bo gramy na prywatnym serwerze, to złom się nie zaktualizuje, jak ktoś kupi, bo nikt tu nie kupi, bo nikogo nie ma, tylko my jesteśmy. A dostatecznie, no... Ja nie zatrzymałem, ja tak ale to się usunie, nie wstawię tego. To nie wstawię oczywiście, że nie. Ale masakra. Dobra, biorę pick-upa. I ja, to będzie muszę mega. Sobie przypomnieć, o czym to miało być wtedy, jak to miałem zrobić. Czyli widzowie będą oceniać chyba auta, nie? No tak, tak jak wtedy. Ja mam większą chłodnicę. Nie, więcej miejsca pod maską. No tak, ale masz... Z tym, że ty też masz... Widzowie, szybki pojedynek, kto szybciej naprawi autko. Będą filmy, ale będą rzadko, albo będą z jakichś innych gier, albo jakoś śpieszą, bo tak wiesz. Albo spokojnie. Po prostu nagram sobie coś na zapas. Trzeba podejść do tematu spokojnie. Muszę z tym, że przez OBS na pewno nie nagram, jak wyjadę, bo na tym laptopie OBS włączyć. A ty tym małym swoim wiesz, tym wiesz co. I najlepszy laptop, jakiego mam, lepszego nie mam. Tak? Tak. Ja mam teraz, wiesz... Która chłodnica jest do tego? Ta będzie sportowa. Do tyłu napędu, zaraz ta mniejsza jest do tyłu napędu, do silnika ułożonego jak w RWD. Na pewno, jak? Na 35 tysięcy. Dolewam tak. Olej. Płynu od chłodnicy nie dolewam, bo ją wymieniam na sportową. Ja chłodnicę zaraz wymienię, trzeba się przygotować. W ogóle po co napowiem auto, jak połowę części zmieniam? Trochę lag w mózgu. Dobra, tak, która chłodnica była? Ta była do tylnego napędu. Tak, ta po lewej, ta? Tak, nie? Ta po lewej. A czekaj, sprawdzę. Nie. Tak, ta. No teraz dobra, jest idealnie, patrz. Jak pasuje. To dwie full tył. Ja będę miał taką moc, gościu, na tył. I płyn wlać, tak? Tak, kupiłem ja myślę, ja kupuję tak. Kupować turbo? Małe turbo? A co to jest ten trzecia rzecz? Bo są te dwie rzeczy w ekwipunku, te trzy w zasadzie. No te trzecie to są neony. Te trzecie to są neony, dobra, to zaraz neony wstawić. Żeby było daily karma, to ja musi myślę, być że... Dobra, odzerczywianie, ważna rzecz. Ty, pół auta na raz mi objechało. Wow! Ty, patrz na to, gościu. Sportowy. Różowy. Sportowy, widzisz?
Nie, głowicę nie. Zmieniać na inną, czy nie? Ty, ale zobacz, jak to wygląda, to auto. No what? Widzę. Zmieniać głowicę, czy nie? Nie wiem, jak robisz turbo, to zmień. Na wszelki turbo, wypadek. Właśnie nie wiem, czy robić turbo. Ja się w ogóle zastanawiam, czy jest sens te części wsadzać, bo... Dobra, najpierw wsadzę zwykłą głowicę na samych kablach, sprawdzam jak to jedzie na sportowej mieszance, jak będzie słabo, to wrzucam małe turbo i sportową głowicę. A w tym zwykłym dolocie da się regulować, czy nie? W każdym dolocie się da regulować, jak wyregulujesz zwykły i zmienisz na sportowy, to nie musisz już później regulować, bo to zostaje. Ty, dobra, chłodnicę wymieniłem chyba, tak? Czy nie? Jak jest tak, biała, to tak, 13.1 sportowa mieszanka. Teraz co kupić? Turbo bym kupił, tylko jakie tu? Kable. Uwaga! Kable zmienię na wszystko. 3300 turbo. 110 temperatura silnika? O, ochładza się. A ty bierzesz do lotu? Ja w sensie ten. Małe turbo, jak już. Jeżeli to auto ma u mnie zostać, to. Sprawdzę 21 tysięcy. Tak. Nie no, ja kupuję małe turbo. Za 200. Ja bym wsadził duże jednak. Ale małe w sumie. A ja zamontuję sobie małe turbo z interkulerem, bo nie chcę. I obniżę ciśnienie, bo nie chcę tego silnika rozwalić zbyt szybko. Dobra, będzie strzelać. 52 tysiące interkuler. Interkuler za 50 tysięcy i obniżam ciśnienie turbo tak bardziej jak się da. Ty w sumie. A nie to dajesz? Na 0,4 dam na 0,6. Przecież ja powiem, ci turbo rozwali i silnik. Jak? 1,8. Ale biorę sportową głowicę. Ja wziąłem już głowicę sportową. Ja też mam wszystko. Dobra, nitro trzeba wziąć i tak. Wtedy to mniejsze nitro, nie? No to słabsze. Tak mi się nie rozwaliło, okej? Okay? Ja kupiłem dolot? Dobra, poszło ładnie. Uwaga, teraz test. Nie, uwaga. Ja kupiłem dolot zamiast kupić głowicę. Ty, ale tu jeździ, łożeś ty. Ty widzisz to? No widzę, jak to jeździ. Czekaj, patrz, zatrzymam kap, kap. A jak to jeździ? No, to jest szybkie. Małe turbo idealnie się mieści. Co daje ten znak zapytania w ekwipunku, jak jest? Nie wiem, to jest jakiś specjalny typ. Tak to wygląda. Czekaj, oho, wygląda pięknie. Poczekaj, ja muszę sobie... A teraz wygląda lepiej, czy wyglądało wcześniej lepiej? A z tym czarnym? Nie, z tym czarnym. A zobacz, jak wygląda lepiej. Jak jest ta linia na zderzaku czarna, czy nie? Oho, poczekaj. Ty, mega wygląda lepiej. Chyba lepiej. A zobacz, jak wygląda z czerwonym. Jest kolor. Świateł. On wygląda jak trochę mega. Jak zjarały loka. Czekaj, staniemy się, tak, ten. I ja wyjdę, poczekaj. Wyłącz silnik oczywiście. A nie, światło też. Bo ja sobie stanę gdzieś tutaj. O! Czekaj, ja muszę też stanąć, tak. Zmniejszyłeś? Tak. No to musisz bardziej zmniejszyć.
Może wygrasz ze mną. Chociaż Chodź jak na sobie to. podkręcę turbo. O! Na bączki kręcę. Ja też. Normalnie. Ej, to jak fajnie. Ej, a dlaczego? Mnie zastanawia, dlaczego na małym turbo to leci lepiej niż na pełnym ulepszonym silniku z wielkim turbo i dużym nitro. Ja mam za wysoko zawieszenie. Stój, auto mi odjeżdża. Stój. Czyli w takim razie nie opłaca się robić pełnego tuningu aut. Myślę, oni to zrobili dla, wiesz. No ale na przykład przy 180 z wielkim turbo była rakieta cały czas. Tu od 160 są już problemy. A ja wiem, o co chodzi, bo tak pali opony, że... Ale nie, czas mam gorszy niż na dużym turbo, więc... Dobra, to będzie jeszcze jeden wyścig, nie? I... Dobra, trzeba dograć silnik do 100 stopni. Ile masz? 90-100 stopni mam na silniku. Dobra, czekaj. Teraz ruszę z kamery środkowej. Dobra, tak? Ja wiesz, że to auto ma działający wskaźnik od oleju? Czekaj, możesz ty. O nie, lepszy czas. Dobra, bo jest ci lepszy gorsze. Lepszy start mam. Lepszy start masz, ale ja ruszyłem, wiesz, z manuala muszę. Ja spół manuala. No ja też, no... Ja w spół manuale jeżdżę teraz, bo tak to najlepsza skrzynia może chyba. Chyba tak. Ja ciekawe jakby, a podobno 350Z jest najszybszym autem w grze. Sorry, ale bory, nie to... Nie wiem. Cylinder jest idealny. Czekam. Czekaj, ja muszę przyłączyć sobie teraz skrzynię. Okej, przełączyłem skrzynię. Nie, nie przełączyłem. Teraz przełączyłem, grzejemy. Wygrałem, sporo więcej. Gorzej ruszyłem, bo ja przeciągłem za długo trzeci bieg. A bo gdzieś tam odłalu, a ja na automacie. Czy ja są botowkę z auto? No, z automatem, ja przeciągłem trzeci bieg za dużo. Dobra, chyba kończ... O, że ty jest gaz. Co jest? Dobra, kończymy to chyba, nie? No. Nie odpala. Chyba problem jakiś, akumulator. A kęci? No sobie, ja włącz światła. No światła działają, to akumulator nie. Ja otwórz maskę. To zajmie. Dobra, widzowie, dziękujemy za oglądanie. Może tak, będzie jeszcze trzeci. Dzisiaj na wszystko. Tak, dzisiaj wszystko. Tak, trzymajcie dzisiaj się. Wszystko. Cześć.